Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Shogun 2 Zmierzch Samuraju. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, już to ostatnio działaliśmy naszym wspaniałym rodem Satsuma. Słuchajcie, ostatnio udało nam się stoczyć bardzo udaną bitwę zwycięską, na szczęście, z siłami przeciwnika, których niedobitki tutaj uciekają. Ale słuchajcie, tutaj widzimy bardzo duże siły naszych wrogów, z którymi może nie być łatwo. Dobra, tu mamy naszego Ishin. Dobra, ty kolego, może spróbujmy wykonać tutaj zamach. Już kurde, 1000 hajsu dawać za to, to też jest trochę przesada. Szkoda, że nie widzi on więcej. Dobra, ja wygląda sytuacja tutaj. A oni mi tutaj zniszczyli port. Tu krąży ich okręt. Tutaj też jest ich flota. Trzeba zrobić z nimi tutaj porządek. Ostatnio także tutaj stworzyliśmy potężną fregatę, która mam nadzieję będzie w stanie tutaj zrobić porządek ze skubańcami. Wybudujemy jeszcze jedną korwetę, tak więc poczekamy sobie tą jedną turę. Tu idą uzupełnienia do naszej armii. Dobra, tu jest... A i tu się jeszcze oddziały tworzą, tak więc jest ok. Dobra, na czym obecnie pracujemy? My obecnie sobie pracujemy nad handlem bronią, co pozwoli nam tworzyć chociażby kawalerię uzbrojoną w rewolwery oraz strzelców wyborowych. Ja bym sobie chętnie zobaczył tych strzelców wyborowych. Kurde, szkoda, że to jest tak dziwnie trochę tu rozwiązane. Nowoczesne karabiny. Nowoczesna armia. Dobra, spokojnie. Zobaczymy, wszystko się okaże. A tu jest nowoczesna armia. Wiecie, czego mi brakuje? Powiem szczerze, brakuje mi formacji czworoboku. Może to będzie... No to muszę sobie sprawdzić, bo prawdopodobnie to może być tutaj w umiejętnościach generała gdzieś ta formacja czworoboku. Precyzja. Ciężko mi to będzie teraz znaleźć. Przynajmniej w podstawowej wersji Shoguna 2. Właśnie to było w umiejętnościach generała. Napaść, logistyka. Dobra, zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu z czasem. Dobra, na razie kończmy turę. Lećmy dalej. No, tutaj nasi sojusznicy przynajmniej w końcu. Znaczy, sojusznicy. Inne siły cesarskie przybyły nam tutaj troszeczkę z pomocą. To się cieszy, to mnie bardzo cieszy. Dobra. Oczywiście toczymy wojnę z frakcją Oka. Napad na szlak morski. Tutaj. Wy tu chcecie tymi dwoma swoimi uszkodzonymi okręcikami tu podziałać. Nasza flota już tu powinna ich zmiażdżyć. Oni oczywiście uciekli nam. Dobra, oni uciekli. Ale... Słuchajcie, spróbujemy uderzyć tu. Załatwić ich flotę. Co oni tu mają? Mają korwetę. Właśnie trzy korwety. My też mamy dwie korwety, ale jedną fregatę. Które są dużo potężniejsze od sił wroga. Z tego czego nie mam tylko jeden okręt, właściwie sprawny, powiedzmy, ponieważ on też jest troszeczkę uszkodzony. Dobra, słuchajcie, a więc nie traćmy czasu, stoczmy tą bitwę morską. Okej, moi drodzy, a więc rozpocznijmy rozstawianie naszych okrętów. Otóż tak, to jest ta nasza fregata. No, sporo ma dział, bez wątpienia. A to są nasze korwety. Dobra, zaczynajmy bitwę więc.
Otóż tak, ustawmy je sobie. Dobra, płyniemy. Przyspieszyć, no. Dobra, ta idzie na pierwszy ogień. Ja to sobie zrobię chyba tak. Dobra. Okej, wszystkie płyną w tym samym kierunku. A, ona używa już śruby. Więc no, dosyć nowoczesna jednostka, mimo że nadal drewniana. Płyniem. Wyśpieszyć, no. Oni tu mają. O, już walimy w nich. No to ciekawie. Oni dowalą do nas. Ale dymcą te parowce. Oja, nasza fregata otwarła ogień. To jednostek wroga. Ładna salwa. Dobra, moi drodzy. Przyspieszyć, no. W przeładowaniu. Pięknie. Skręcamy troszeczkę. Ognia! Dobra, ci słabną. Skubańcy. No, ci już są mocno tutaj postrzelani. Uwaga, bo walicie też możecie walić troszkę do swoich. Płynąć pomiędzy okręty wroga. Uła! Ci to wylecieli w powietrze. O, zwycięstwo. Pięknie. Dobrze, a więc zakończę bitwę. Okej, moi drodzy. No niestety nasza fregata troszeczkę tutaj oberwała, ale myślę, że i tak wyszło to nam na zdrowie. Wrogie jednostki zostały zmuszone do wycofania się. Teraz tak, sama nasza fregata, ogólnie nasza flota, musi popłynąć tam, aby uzupełnić straty, ale wow, ale im podnosić doświadczenie, im podskoczyło ładnie. Co my tu mamy za siły? Jakieś niedobitki sił wroga. A jest, przegonić ich. Jedynie dobitki automatycznie, stoczmy sobie tą bitwę. Dobra. Roznieśliśmy te siły. Bardzo ładnie. O, jeszcze awansik. To lubię, muszę przyznać. Okej, co ja tu mogę sobie rozwinąć? To ja tu mogę, na przykład logistykę sobie poprawimy. A tutaj dowodzenie podczas zasadek, napaści. Dochody z plądrowania.
Raczej to mnie nie jara aż tak bardzo. Dobra, to dorzućmy sobie to tutaj. Czemu nie? Dobra, tu już nasze siły uzupełniają straty, a więc będzie coraz to lepiej. Teraz tak, tu. Pójdziecie tędy. Te nasze armie. Teraz tak, tutaj przydałoby się sformować parę oddziałów, które będą stanowić garnizony na wszelki wypadek. Lepiej mieć niż nie mieć. Wychodzę z założenia. Okej. Będziemy mogli tutaj tworzyć sobie tych całych weteranów zamorskich. A więc europejskich żołnierzy, którzy będą szkolić nasze nowo powstałe oddziały. Teraz tak, to sobie... Czemu ja nie mogę tego sobie... A, bo nie mam hajsu. No tak, bo wszystko wydałem. Muszę troszkę zmniejszyć ilości werbowanych oddziałów. Powiedzmy, że o dwa, znaczy do dwóch oddziałów, teraz tak. Dobra, okej, teraz to sobie naprawimy. No i już jest okej. Dobra, ta armia się wycofuje na razie. Dobra, mamy lato, więc jest w porządku, nasze oddziały szybciej regenerują straty. Dobra, na razie zakończmy. Zobaczymy, co zrobi Ród Oka. Czuję, że mogą ruszyć na mnie. Ja na razie nie mam zbyt wielkich sił. Potrzebuję czasu, aby podciągnąć oddziały i sformować nowe. Jakieś gejsze mi tu latają. Sporą flotę mają gnojki. Dobra, nasza flota będzie musiała popłynąć w inne miejsce. Pracowano technologię. Bardzo ładnie. Teraz tak. Nowe pociski artyleryjskie. Strzelanie z przyklęku. Jest 7 tur. Jak ja bym chciał troszkę zwiększyć hajs. Pola Zajbatsu, 7 tur też. Celność jednostek artylerii. Dobra, weźmy sobie to. Działam Stronga, nam się przydadzą. Zdecydowanie. Mogą przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Tu, pędzim. Teraz tak. Nasze okręty tutaj wpłyną. Tam mają jakieś pouszkadzane stare okręty. A najpierw ja muszę naprawić swoje, żeby móc tutaj działać. Dobra, dyplomacja, moi drodzy. Możemy z kimś tutaj pohandlować. Na przykład z tymi tutaj. Nie chcą hajsu ode mnie. Chyba się z nimi troszeczkę nie dogadałem. A wy? Kurde, 1200 chcą? No bez przesady. Mamy strasznie dużo wrogów. No to spróbuję może z tymi tu. Na to nie pójdą. Trudno.
Meetings with... Dobra, pójdę na to. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Możemy sobie znaleźć dodatkowego weterana, ale na razie nie stać nas na to za bardzo. Dobra, spokojnie. Droga zablokowana. Tutaj piechota poborowa się tworzy. Ci tu dalej blokują ten port. Dobra, my na razie tutaj uzupełniać straty. Lećmy dalej. Na razie spokojnie. Dobrze jest, bo mamy finanse. Mamy pieniądze, a więc... mamy z czego na razie finansować armię i zbrojenia. Tak, wiem. Okej, teraz tak. Gdybyśmy tu mogli uderzyć. Uderzymy sobie tu. Czas ich rozwalić. Załatwmy dziadów. Naprzód. Wy się połączcie. Tak jest. Ile mamy oddziałów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, czterna, piętna, szesnaście. Mamy 17. Więc tu mamy jeden oddział za dużo prawdopodobnie. Ale to się okaże jeszcze. Za momencik wszystko. A, tu są ten. Obrona nabrzeżna. Stanowiska dział. To one strzelają do tych okrętów? Tego okrętu? Mam nadzieję, że tak. Tutaj nie mamy obrony nabrzeżnej. No czekajcie, tutaj też możemy ulepszyć. Koszary na przykład. Strzelcy wyborowi. Dobra, zróbmy sobie to. Czemu nie? Dobra, na razie kończmy turę. No cóż, na razie nie dzieje się zbyt wiele. Ale to się wszystko okaże. Dobra, oni sobie popłynęli gdzieś tam w pizdu. I są w pułapce. Argumenty wojenne. Specjaliści od balistyki. Zręczni strzelcy. Co nam to daje? Plus 2 do doświadczenia dla wszystkich ich rekrutów uzbrojonych w broń palną. To dla kanonierów. A weźmy sobie artylerię. Mimo wszystko. To bym mógł tutaj rozbudować. No zainwestujmy. Dobra, my uderzymy sobie tutaj. A jest. W zasadzie mamy miażdżącą przewagę nad przeciwnikiem. Ale mimo wszystko może stoczmy sobie tą bitwę, zobaczymy jak nam pójdzie. Muszę się nauczyć używać tych parowców, tak więc na razie będziemy je toczyć. Te bitwy. To jest coś nowego, coś ciekawego. A więc bierzmy się za nich. Okej, moi drodzy. A więc rozpocznijmy rozstawianie. W jakimś brzasku. Mamy bitwę. Z prawej strony powinna płynąć posiłki przeciwnika. Więc my może... stawmy się... No, obróć się. Ciebie ustawimy sobie tu. Ciebie tu. A ciebie tu. Zaczynajmy. Sir, attack! Strike and put fear into their hearts. Gdzie są?
Nie widzę. Tutaj są polernicy. Kurde, walą do mnie, a ja jeszcze nie mogę do nich otworzyć ognia. Rozwalić go. Ale salwa poszła. Pięknie. Sir, your general is in terrible danger. Spokojnie. Ty zawróć w tą stronę. Przyćpiesz no. Bo oni walą do nas, a my do nich nie. By przyspieszyć. Sir, your general is in terrible danger. By tam upaść w nich. Cały czas, bez przerwy. Jest pięknie. Ale wybuch. Ale dostają. Dobra, tych mamy z głowy. Dobra, zniszczyć tą korwetę. Dobra, ci się poddali. Ci tu jeszcze walczą. Płyniecie! By tu przyspieszyć prowadzenie ognia. Ognia, panowie. Moglibyście się poddać, nie? Spokojnie, damy radę. A co za cholernicy, no? Mimo, że już tak obrywają, to nadal poddać się nie chcą. Ale zaczęli, stali się chwiejni. Mówię, że za niedługo coś z tego będzie. A jest łupać im tam. Ognia. Ta jest. No słuchajcie, jesteście pod niezłym ostrzałem właśnie. No niestety, ja coś czułem, że tak się to musi skończyć. Gdzie chłopaki poddać nie chcieli, no.
Otóż moi drodzy, no i zwyciężyliśmy przez eksplozję amunicji na dwóch okrętach wroga. Piękna bitwa, więc możemy ją zakończyć. Okej, moi drodzy, a więc... przecież stracił dwa okręty. Pozostał im jeden. Ale przecież ja go załatwiłem także. Będę musiał chyba robić abordaże na tych te okrętach, które się poddają. To będzie jedyna pewna skuteczność przejęcia kontroli nad okrętem przeciwnika. Muszę powiedzieć, że tutaj bardzo szybko jednostki zdobywają doświadczenie w tej części. Dobra. Idziemy naprzód, moi drodzy, uzupełnienia. Ruszają na front. Dobra, co oni tu mają? Z tego co widzę, mają tu sporo. Co ty tu możesz? Nic nie możesz. No cóż. Dobrze, moi drodzy. No i myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.